Dzień dobry, serdecznie witam. Dostałem od kolegów zadanie, kolegów wędkarzy, żebym zobaczyć, co warte jest to urządzenie. Mówią tak, kupimy sobie to na ryby, chcemy to kupić na ryby. Fajna rzecz, tylko żeby pokazać swojej żonie, że jest to potrzebne w domu, to przetestuj to proszę, czy to się nadaje również na UPS-a, do podtrzymania pieca gazowego i innych rzeczy, bo łatwiej powiedzieć żonie, że kupuję coś, co służy przez cały rok, a przy okazji wezmę sobie na rybki. Także mam do testów urządzenie. Nazwijmy to urządzenie dla wędkarza, ale nie tylko. Wiadomo, że każdy z nas ma jakieś zapotrzebowanie, jakieś potrzeby związane z tego typu urządzeniami. Oglądaliście Fanatyka? Bardzo fajny film, polecam wam, o wędkowaniu. Denerwuje wędkarzy ten film. Krótki. Warto go zobaczyć. Spakowane, jak widać, dość mocno. Zacznijmy od tego. Taka walizeczka. Ciężka. Trudno się to podnosi jedną ręką. Dużo większe niż to, co ja mam. MC4. Do tych MC4 dano nam taką przejściówkę. Długi przewód. 100 W. A zobaczcie. Nie wiem, czy pamiętacie moje panele fotowoltaiczne, przenośne z wcześniejszego testu. One były mniejsze, te są większe. Ale też mają tylko 100 W. W nich jest tylko wyjście MC4, podpórki i tak dalej. I fajniejsze, i gorsze. Na pewno bardzo wygodne w przenoszeniu. I na pewno na ryby, jeżeli ktoś chce, może je wziąć. Ale bez dodatkowego urządzenia nie będą same działały. To na pewno jest ich wielki, wielki minus. Przyszło bokiem. Tak powinno stać. Matko boska. Ciężkie urządzenie, ale dlatego ciężkie, że prawdopodobnie ma w sobie dużo baterii. Indukcyjne miejsce do ładowania telefonów komórkowych. Gniazdko. USB. Zapalniczka. Zobaczcie, co jest w pudełku obok. Do zapalniczki i zasilacz. Dużej mocy zasilacz. Także pewnie będzie to w miarę szybko ładował. Latarka. Dobra. Zapraszam na testy. Zobaczymy, czy faktycznie warto z tym czymś pójść na ryby i mieć święty spokój na rybach z energią przez dłuższy okres czasu. Miłego dnia.